Jesteśmy tak samo szurnięci. Ale powiedzieliśmy, że mamy to w dupie, już się nie będziemy ograniczać, bo w pewnym momencie tak się stało na tych wszystkich internetach, że człowiek musiał zacząć ultra uważać na wszystko i tak dalej i mamy wrażenie, że trochę straciliśmy swoje poczucie humoru, które mamy przez... Tak, bo trzeba było, bo zaczęliśmy na wszystko. Uważać na to, co mówimy. No, ale na wszystko, to nawet, nie wiem, nie mogę powiedzieć o pająkach, bo ktoś się pająków boi. Nie mogę powiedzieć o to, jak, bo ktoś ma fobię na punkcie gówna, no nie? Wiecie, takie rzeczy, że zawsze ktoś jest niezadowolony. Nie mogę powiedzieć nic o jakimś innym kolorze skóry, bo był problem. Zawsze. No dokładnie. Zawsze znalazł potem... jakiś obrońca danej grupy, tak. Chociażby ich i nie obrażałem. No dokładnie. A wiesz, byliśmy ten w Albanii, on był prawdopodobnie taki ciemnoskóry ten... Ale kto? Albańczyk, co mówił, red people, white people. Aha, no sam... on był bardzo opalony. No. No i wiecie, i tam w ogóle lejd do tego, no white Jezus people, Maria. Green people. No green people, wiecie, no prześmieszne. Ludzie sami sobie robią takie w głowach dziwne rzeczy, potem się na to obrażają, no tragedia. Powiedziałam, że nie, koniec z tym, jesteśmy sobą i będziemy rozmawiać tak jak to robimy. Na lajcie, na luzie i z takim... zwykłym, codziennym przekazem, a nie, kurde, bez że... Bez wycinania czarnego humoru. No, dokładnie. Dobrze. Jakiś czarny żart? No tak wypadałoby tutaj dodać. Węgiel jest tanio. Suchar. No. Jezus, jakie słabe to było. Ale to czarny żart. Węgiel jest jaki? Czarny, no. A żart, że staniał? Tak. Jezus Maria. No to takie teraz będą filmy. Pom, 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 pom. Jak Nicole. No dokładnie. Taki mamy humor, więc wracamy do niego, nie? O, przepraszam. Zachowaliśmy się jak buce, zachowaliśmy się jak buce, zachowaliśmy się jak buce i nie wytniemy tego dziś. A zaraz będziemy klnąć, bo nas ktoś nie puści. Tak, gnoje nie puszczą. Nic, no po prostu bezczelne to takie, nie umiem jeździć, nie umiem jeździć w ogóle. W Polsce zero kultury jazdy nie ma. Kiedyś robiłaś taki brwi? Jakie? No, jak te światła. Ale ty jesteś... No był taki etap w twoim życiu, że miałeś takie właśnie takie... Aha, w sensie, że tak takie ruch ostre. Taki? No. Nie, teraz wolę takie bardziej proste. No wiem. Ale ładne auto. Ale widać, że się dorobił tego auta, ale mu nie odjebało, bo nie ma na przykład na rejestracji napisanego, nie wiem, Majusia. Albo Larusia. Stratusia. Tak, tak, że zazdrość mi dupę ściska. Jakbym się, wiecie, wygrała w totolotka, to jak wczoraj. Ja nikomu nic nie powiem, ale będą znaki. Napiszę sobie na rejestracji Martusia. No, to takie znaki, takie delikatne, ale nikt nie będzie wiedział. A ty, kochanie, jakie znaki? O, uważaj, hopka! Obudziłaś Mikołaja. Się tak nie wycieraj. Ale ja cały czas tak mówię. Ale teraz krzykłaś. Nie, przez hopkę, bo nagle hamowałeś. No i śpi. No zasnął. No i czym się będziesz kłócił ze mną? Nie kłócę się z tobą. Czemu się ze mną kłócisz o wychowanie dziecka naszego? Spokój. A może w łazie kawę? Nie. A nie. W łazie to co najwyżej wodę można wypić. Gdzie kawę w łazie? Ty widziałeś jakiegoś wielbłąda, który w oazie pił kawę? Ale śmieszna nazwa, nie? Oaza, na tankowanie. No. Wiesz, bo to jest spragniony samochód, oaza. Końcówka benzyny. Kumam tą myśl tego ja człowieka. Będzie, że to było... Kupuje się tam tylko benzynę dla auta i wodę dla konia. Będzie, to taki geniusz. 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 Miał ten dryg do biznesu. Delikatesy. Skąd się wzięła nazwa delikatesy? Kaj? W sensie, że ka? Deli. Deli? Ka? A tesy? Jezu, znowu nawiązujemy do tego, jak on się ten bogaty nazywa. Jak on się... Tesy bogaty nazywa. Ten to Tesę robi, ten. Tesę? No Tesę, no kto robi Tesę? Tesle, kurde. Tesle! Musk, Elon Musk! Elon Musk, delikatesy stworzyli, ten. Tak. A dlaczego delikatesy Elon Musk? No bo Tesy tam są. To jest Tesla duchu. Tesla.
dla tych bardzo, co ry wymawiają, no to Tessa. No, bo bez ly, nie? Bo jakby było Tessra, to by nie brzmiało. Ani trochę by nie brzmiało. Tessra. Tessra, no? No, strasznie, Tesla. A wydaje mi się, że to była Tessra, tylko ktoś ry nie wymawiał. W pierwszym projekcie było Tessra, tak? Tessra, tak, tak. Dokładnie. A ale potem... później jak poszedł do szefa, mamy pomysł, Tessla! No i zostało. Świetna nazwa. Ojej. Ja wiem, napierdalamy się z ludzi, którzy nie mówią R. No. Ja też syplenie. Wszyscy się ze mnie napieprzają, że syplenie. I język wywalam. To dlaczego, skoro się ze mną napieprzają, to ja się nie będę napieprzała z innych? A Mikołajowi uczymy go chodzę za nim Martusia. Wiecie, zaraz tu się odezwie jakiś Marek Łabałbał. Najgorzej. I ten. I powie, że był przykry. A ja odpowiem mu, że więcej dystansu. Ale zazwyczaj to nie ma problem. Ktoś, kto nie wymawia R, tylko ktoś, kto broni tego, kto zna kogoś, kto nie wymawia R. Tak. Ale on nie wie, że jemu nie jest głupio z tym, że nie wymawia R, bo on to ma w dupie. Bo tak ja, że mam w dupie, że zeplenie. Był facet w aptece przede mną i powiedział, że on potrzebuje tabletki na głowę dla dorosłych. Dla dorosłych. No. I w ogóle nie miał z tym problemu. W ogóle. Mój mąż się bronił gotowo. Ale tamten nie miał problemu. O Jezus. Pierwsze co przyszedł do domu, bo był po leki dla Mikołaja, a to było dawno już w ogóle, to prawie wybuchnął, bo musiał mi to powiedzieć. Tak zrobił nóżkami, jakby mu się siku chciało. No. Dlatego mówię, że to jest takie właśnie zabawne. Zresztą no co, nie wymawiasz, to tak jak mi powiedzieli, krzywe zęby masz, to co za aparat zamówiłam. Jak nie wymawiasz R, no to idź do logopedy. Ja pójdę do logopedy, bo seplenie. Więc zawsze jest jakieś rozwiązanie. Czekaj, czy da się to wyleczyć? Nie wymawianie tak R? No. Nie, no zobaczymy, jak ja pójdę do logopedy, to zobaczymy, czy przestanę seplenić i wypychać ten język, jak mówię. I no, teraz wszyscy patrzą, jak wypycham język. No, wystarczy, że ci zęby zejdą. Że ci je domknie twarz. No widzicie, no. Ile prowadzę kadał? Nie wiem, kilka lat i zawsze miałam przesrane. Jestem mega odważnym człowiekiem. Ty jesteś odważnym? Mhm. Dlaczego? Bo tak oglądałem dzisiaj z tobą tego vloga, bo w ogóle poprzedni vlog, jakiś tam wcześniejszy, w którym Marta była w przymierzalni i przymierzała sukienki i ja jej powiedziałem, że ta sukienka zna ją za mała, za ciasna, to wielu facetów by wtedy zginęło. Dokładnie, był rozbryzg po tym szkle, po tych wszystkich lustrach, czerwonej mazi zbywanej blat. A ja po prostu przeżyłem. A ty po prostu przeżyłeś i dzisiaj jedziemy po sukienkę. Bo ja obejrzałam tego vloga i wcale źle nie wyglądałam. Nie przejeżdżamy tam. 400 metrów, skręć w prawo. Kochanie, igrasz z potworem po prostu, moim wewnętrznym potworem. A wczoraj mieliśmy super przygodę. Jaką? Aha, taką. No mieliśmy. No, pojechaliśmy sobie tak przed siebie, bo Mikołaj płakał. Tak. I dotarliśmy na ranczo. Słuchajcie, jeździmy po górach i dolinach, zrobiliśmy sobie wycieczkę, bo Mikołaj jest tak niegrzeczny dzisiaj, calutki dzień. No stop płacze, tylko na rękach i już nie mieliśmy po prostu żadnego pomysłu, więc stwierdziliśmy, że pojedziemy się przejechać. Mieliśmy jechać do sklepu i potem wrócić, ale zasnął w samochodzie. I nie chcemy wracać do domu, bo się boimy tego, co nastąpi, gdy do tego domu wrócimy. Jesteśmy! Chyba jesteśmy na ranczu Adama, nie wiem, tak. 300 metrów, ale i tak jest fajnie. Uuu, jesteś piękny! Wszyscy jesteście! Piękne, wypielęgnowane. But you set the bar so high above the sky, and you nailed it to the floor. 'Cause for some odd reason I don't believe in this one thing I adore. What is love? And you came to me like a bird to the breeze, and we floated together for a while.
To w ogóle ja nie wiem, mam taką akcję, że ja kocham konie. I to kochałam od maleńkości konie. Ja po prostu, wiecie, szalałam za tymi zwierzętami. Jak ja widzę konia, że ja mogę go pogłaskać, to pierwsze co, to ja hamuję łzy, żeby się nie rozbeczeć, nie? Bo ja po prostu wczoraj mi się też tak. Uczulona jesteś. Uczulona to jestem na głupie teksty. No, i wczoraj głaskałam i prawie się popłakałam. W ogóle kocham konie. Chciałabym mieć konia. Chciałabym jeździć konno. To jest moje takie marzenie. Największe marzenie na świecie, żebym mogła sobie jeździć konno, a w ogóle żebyśmy jeździli w dwójkę, a potem jeszcze w trójkę, to już w ogóle, to już... Jezus. No, pan robi elewację. Widzisz, sami robią. Też to zrobimy. Skąd wiesz, że on tam mieszka? Po czym poznałaś? Miał adres na sobie? Nie wiem. Nie no, klęczał tak mało... Nie wiem, no... Sami se robią. Ładna elewacja tam jest, ładny dom. Nie, miał bluzkę w kolorze domu, nie wiem, coś tam. Po czym poznałaś, że on tam mieszka? No bo widać było, że on tam mieszka, że dobrze się czuje w tym miejscu. Nie miał żadnego rusztowania ani nic, więc sam se to robi. Normalnie, gdy przychodzi firma, to masz, nie wiem, busa stojącego obok i jakieś rusztowania rozłożone. Oni są w specjalnych ubraniach, mimo wszystko w jakichś tych takich udupconych już fest, bo niejedną elewację zrobili, a on miał świeżą, wypraną, wyprasowaną bluzkę. To znaczy, że się na niczym nie zna. Znaczy, że nic w życiu nie robił, skoro jesteś czysty. No. Najlepiej przyjść upieprzony, wtedy od razu fachowiec ma plus 10. A jak przyjdzie taki odprasowany, wiesz, to koleś, ty chyba nigdy nie natykałeś. Aha, czyli ty obraziłeś generalnie tym tekstem mnie, nie jego. Dlaczego? A dlaczego miałbym jego obrażać? Domyśl się. A ciebie? No to domyśl się. Przegrzała się? No już jest, że temperatura zepsuta. To dziwne, przecież nie jest wcale tak ciepło. No ale ja jestem gorąca. Trzeba zobaczyć, czy nie trzeba jej odejść na naprawę. A to jeszcze mamy? No a dalej spłacamy? No to my spłacamy ją 4 lata, a 2 lata jest gwarancji. A jak 4 lata? Przecież 2 lata ją mamy. Na 2 lata był kredyt. Na 4. A nie, na kuchni było na 4. Na 4. W ogóle nie jesteśmy bogaci, jakby się ktoś zastanawiał. Ani trochę. No to w ogóle i w ogóle Martusia się nie przyjmuje, ile ma kredytów i na ile lat. A kto by tam liczył? No ja. Jak dają, to trzeba brać. A jak się kapną oni, to wtedy będzie problem. Nie? Właśnie, za niedługo się kończy aparat. Nie, sprawdzaliśmy to, jeszcze rok. Nie, do końca tego roku. Mówię ci, że 4. Do listopada chyba. No było. Właśnie, w ciulduku. Mówię ci, że 4, nie 2. Nigdy nie bierzcie rat w grudniu albo w listopadzie. Nigdy, to nigdy. Po pierwsze. I po drugie, nigdy nie bierzcie na 4 lata. Myśmy zrobili to z telewizorem, zrypał się bardzo szybko, znaczy przestały mu działać funkcjonalności i potem zrobiliśmy to samo z aparatem. Bo przecież to taka mała ratka, się w ogóle nie będzie czuć. Nie wiem, kto ma rację. Ja. Znając życie i nasze poprzednie sprzeczki, rację pewnie mam ja. No, w jakim świecie ty żyjesz, ty? Krzyżowy. No dokładnie. O, ale fajnie tutaj. A fajnie. Patrzcie, ładnie. To widać, że żałowa i tu asfaltu. No, bo co chwilę widać takie przetarcia, no, że jest tak cienko, że widać ten dolny asfalt co chwilę. Ja teraz się akurat nie zobaczycie, ale przed chwilą tak było. Co kawałek, o tutaj. No. O. I tu. O. No. No. O tu. No strasznie. I tu. I tu. No. Wiesz, jest po prostu przetarty. No. Jak jeansy. A, bo to nowy styl. Robienie asfaltu, kochanie. O, tutaj widzisz też takie niedo... Jak to się nazywa? No, widzę. Jak to się nazywa? Marmurkowy asfalt. Dojechaliśmy do Sarniego. Byliśmy w Oświęcimiu. No, załatwiliśmy to, co mieliśmy załatwić. Strasznie tu jest huk. Nic tu nie będzie spać. A, coś na pewno będzie. Nie działa. O, nie działa. Musimy wyjść. Dobra, idziemy do Half Price. Najlepszy jest ten talerz. O. Talerz. Tak, tak, uważaj. O, przeładna miseczka. Takiej nie mam. Ten talerz też piękny.
Zobacz, jaki talerz. Jaki kubek. No, Adam's Family. Tutaj to można by było tak ubrać dom, wiesz, na taką imprezę halloweenową. Tak, bo to są takie niespotykane, wiesz, rzeczy. Ale tak myślę, gdybyśmy mieli jakieś, nie wiem, zrobić deser w takiej szklance halloweenowy. Tu już mało halloweenowo. Jak nie robimy imprez halloweenowych, tak bym ją zrobiła. Czy to się jakoś... O! Jej! Patrz! Co? Mega! Cymbel? No! Wygląda jak... ten. Ciekawe, czy jak to... Nie podoba mi się. Nie, mi też nie podoba. Ciekawe, czy jak ty to wypalisz, czy możesz z tego pić kawę? No, ciekawe. Mikołaj, co robisz? Co zrobiłeś? Kuku?